wiem, Kasia, czy wiesz, ale za każdym razem, kiedy ja używam jakiegoś sprzętu, zastanawiam się, kto za tym stoi, to znaczy, kto to wymyślił. A ja myślałam, że tylko ja tak mam. Nawet kiedy rano używam pomadki, zastanawiam się nad tym, kto się wymyślił. Wiesz, kto wymyślił pomadkę? No, przypuszczam, że Polak. Oczywiście, Polak. To ja też mam dla ciebie niespodziankę. Kiedy ja mam kłopot z papierami, używam takiego oto spinacza biurowego. Kto go wynalazł? Polak? Wspaniały kompozytor Józef Hoffmann. Pianista, kompozytor, dla którego właśnie inspiracją do takiego oto spinacza był klucz wielinowy. A skoro już o muzyce mowa, to musicie poznać genialną postać Stefana Kudelskiego, który wymyślił serię profesjonalnych magnetofonów. Magnetofonów Nagra. Wiesz skąd nazwa? Domyślacie się? Oczywiście, od nagrywania. Z tymi magnetofonami to naprawdę kosmiczna historia, bo Nagra naprawdę poleciała w kosmos, a nasz wspaniały Polak, nasz rodak, który opatentował taki magnetofon, zdobył aż 3 Oscary. Oscary za wkład w rozwój przemysłu filmowego. Przyjrzyjmy się kolejnemu przełomowemu wynalazkowi, który w znacznym stopniu wpłynął na proces światowej produkcji filmu. Mowa oczywiście o nagrze, doskonałym urządzeniu analogowym, który służył do nagrywania dźwięku. Ja się spotkałem z nagrą w szkole filmowej w latach 90. To jest mniej więcej tej wielkości magnetofon przenośny. Oprócz tego, że oferował on bardzo wysoką jakość nagrania, niektórzy znawcy mówią, że przewyższa jakość CD, to umożliwiał też łatwą synchronizację dźwięku z obrazem w procesie postprodukcji. Nagra naprawdę bardzo ułatwiła pracę montażystom filmowym. Nagra miała przełomowe znaczenie w języku filmowym. Nie w nagrywaniu dźwięku, tylko w języku filmowym. Przełom. Inne kino. Nowa fala to się nazywało. Na czym polegała innowacyjność tego magnetofonu, fenomen tego urządzenia? Polegał na tym, że do tej pory oddzielnie nagrywano obraz i oddzielnie nagrywano dźwięk. Więc potem montażyści mieli straszny kłopot, jak synchronizować obraz z dźwiękiem. No, do tej pory to żmudna praca montażysty. Kudelski wymyślił układ zapisu specjalnego sygnału, który był rejestrowany razem z dźwiękiem analogowym. Ciągle to był sprzęt, który był niezawodny, co było najważniejsze na planie filmowym. Nie może się nic zacinać, ani nie działać, więc te nagry działały idealnie. Opadał mi jeden dźwiękowiec anegdotę, że kręcili zdjęcia samochodowe. Nagra wypadła z samochodu, była ciągnięta na kablu mikrofonowym za tym samochodem, nagrywała. A jak długo pracowano na tym sprzęcie, konkretnie na tym modelu? Na tym sprzęcie pracowano nawet do końcówki lat 90., gdzie wyparła go technika cyfrowa. Pamiętam listę przebojów Trójki, kiedy właśnie nagrywało się, stawiało się radio obok magnetofon i żeby móc słuchać ulubionych przebojów, to nagrywało się, przegrywało się z radia na szpulę. Ten magnetofon jest zasilany z akumulatorów albo z baterii, czego do tej pory nie wyprodukowano magnetofonu, który byłby zasilany w takiej wersji. Czyli można było w końcu wyjść z magnetofonem na zewnątrz, Można tak? było wyjść z nim na zewnątrz. Kamera również była zasilana akumulatorem i już można było robić zdjęcia. Czy świat docenił Kudelskiego? Czy Kudelski doczekał się nagród za swoje odkrycia, za swoje wynalazki? Ale oczywiście. Otrzymał 3 Oscary i 2 nagrody za wkład technologiczny w rozwój techniki filmowej. Docenił go nawet prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy i zaproponował wkład finansowy w produkcję tej małej nagry, która była potem stosowana do celów szpiegowskich dla służb specjalnych, a nawet poleciała później w kosmos. Czyli wynalazek Kudelskiego, wynalazek Polaka poleciał w kosmos. Ależ oczywiście. I to był najmniejszy magnetofon. W tamtych czasach był najmniejszy magnetofon o tak doskonałych parametrach. Jakie to były lata? To były lata 70. Możemy sobie życzyć, żeby każdy z nas był takim poszukiwaczem, takim odkrywcą, innowatorem. Kinematografia i te wynalazki dotyczą również radia i telewizji. Pierwowzorem Ocholskiego za był polski wynalazca, który był prekursorem w radiu i telewizji. On wynalazł mikrofon. A mikrofon jak wyglądał do tego? Mikrofon, jeden był taki tradycyjny, jak to my znamy, na kabelku, a drugi był mikrofon malutki, o wielkości dwóch główek od szpilki.
dosyć ciężki wydaje się ten sprzęt. On nie jest taki ciężki, on waży 95 gramów, to on nie jest taki ciężki. Zmieści się pani spokojnie do kieszeni spodni. Do tej kieszeni na pewno. Ależ oczywiście. Warto też pamiętać o tym, że w nas samych tkwi taka siła, że jesteśmy odkrywcami, potrafimy wymyślać wszystko od początku. Przyniosłam ze sobą dokument patentowy o takim rozwiązaniu, jakim jest telefonograf. A cóż to takiego jest? Jest to aparat do zmiany dźwięków głosowych w pismo, czyli tak naprawdę sztuczna inteligencja w 25 roku ubiegłego wieku. I to też jest polskie rozwiązanie wynalazcy Jerzego Gabrysia. Pan ma na swoim koncie też wiele filmów. Czy pracował pan nad sprzęcie Stefana Kudelskiego na Nagrze? Tak, pracowałem i zawsze chwaliłem sobie jakość tego dźwięku. Również moi koledzy też do tej pory grają jeszcze na tym sprzęcie, mimo że powoli wypiera to już technika cyfrowa. To jest troszkę coś innego, ale dźwięk pozostaje w dalszym ciągu ten analogowy doskonały. Założona przez Stefana Kudelskiego w latach 50. firma funkcjonuje do dziś, a majątek rodziny Kudelskich podobno jest szacowany na 200 milionów dolarów. Nazwisko Kudelskiego znane jest na całym świecie, a jego firma produkuje najwyższej klasy sprzęt nagrywający. Choć to wstyd, że inżynier Kudelski tak słabo znany jest w Polsce, może teraz to się zmieni. Tym bardziej, że jakość jest zawsze w cenie. No niestety dziś to wszystko. Ale widzimy się na szlaku. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku.